Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj jest odcinek, o którego mnie bardzo prosiliście i w sumie przekonywaliście mnie bardziej do tego wy niż że ja sama chciałam to nagrać z siebie, z racji, że jest to What's on my iPhone. Ja taki filmik robiłam ostatni raz w 2019 roku i wtedy on wam się bardzo spodobał i słuchajcie, z racji, że jakiś czas temu zmieniłam telefon i w sumie nie informowałam was nigdzie o tym, ani na Instastory, ani tutaj, ani na Instagramie, ogólnie nigdzie was potem po prostu nie informowałam, to nie sądziłam, że macie aż tak bystre oko, bo pierwsze osoby to, że zmieniłam telefon, zauważyły już jak dodałam pierwsze Instastory razem z nim w lustrze, jak byłam po treningu, już wtedy pierwsze osoby zaczęły się pytać, czy zmieniłaś telefon i tak dalej i słuchajcie, naprawdę jesteście bystrzy. Większość osób już później się zorientowało pod ostatnim filmikiem, kiedy właśnie pokazywałam wam jakieś tam, jak przerabiam swoje zdjęcia i tak dalej. Także naprawdę szybcy jesteście, nie sądziłam, że wam to tak szybko rozkminicie. A nie mówiłam wam też o tym, bo pytajcie się, czemu ona nie powiedziałaś i tak dalej. Z racji, że to była dość spontaniczna decyzja, pokrótce wam opowiem wam tą historię. Otóż to było tak, że nie zamierzałam zmieniać telefonu, o czym wam mówiłam już dawno temu. Wcześniejszy telefon, który miałam, to był iPhone X, teraz zmieniłam na iPhone'a 11 Pro. I słuchajcie, mimo to, że tamten telefon mi się bardzo dobrze sprawdzał i nie zamierzałam go zmieniać, z racji, że miałam go dopiero w sumie 2 lata, to jest tak, wydaje mi się, że tak na telefon mało chyba, z racji, że mojemu tacie w pracy, w naszej firmie skończył się abonament, a tata nie potrzebował nowego telefonu, to stwierdził, że taką okazję przeznaczy mi i kiedy sprzedam jeszcze ten swój stary telefon, to nowy wyjdzie mi za całkiem małą sumę. Stwierdziłam, że w sumie fajnie, bo mam okazję zmienić telefon i na to, że będzie lepszej jakości i naprawdę teraz tego nie żałuję, bo zastanawiałam się, czy w sumie czymś 11 się różni od tego X-a i tej 10, która była wcześniej i powiem wam, że tak, aparat się różni bardzo, naprawdę, ale to bardzo, nie sądziłam, że aż taka różnica będzie. Także wydaje mi się, że nie ma co się więcej rozgadywać a propos tego telefonu. Chciałam wam tak w skrócie opowiedzieć tą historię, jak to się wydarzyło, że właśnie zmieniłam ten telefon, bo wiem, że pewnie były jakieś takie pytania. A więc tak, i wydaje mi się, że czas rozpocząć ten odcinek bez przedłużania. Jeżeli takie coś wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. A ja jeszcze tutaj wspomnę o komentarzach, które na pewno się pojawią, bo takie komentarze się pojawiają pod, wydaje mi się, że każdym takim filmikiem. Słuchajcie, nie nagrywam tego filmu dlatego, żeby się pochwalić, tylko dlatego, że wy mnie o niego prosiliście. Prosiliście mnie zarówno na Instagramie, jak i pod ostatnim filmikiem. Jeżeli nie wierzycie, że rzeczywiście pisaliście o mnie o tym, to zapraszam do poprzedniego filmiku. Zobaczycie, że tam 3/4 komentarzy, co nawet nie było, że filmik wam się podoba, tylko to, czy nagram aktualizację What's on my iPhone. Także stwierdziłam, że to zrobię, skoro tak bardzo chcecie. A więc tak, jeśli chodzi o mój telefon, jest to... O, proszę bardzo. Ten telefon to jest iPhone 11 Pro w wersji złotej, 256 GB. Zdecydowałam się właśnie na taką pamięć z racji, że ja potrzebuję dużo tej pamięci, lubię mieć dużo aplikacji, dużo zdjęć, dużo filmów, nie przejmować się tym, że nie mogę zrobić jakiegoś zdjęcia, tylko najpierw muszę usunąć jakąś aplikację. Także lubię to wszystko jakby mieć na swoim telefonie, nie przejmować się tym, że mi kiedyś tej pamięci zabraknie, mimo to, że mam dużo jej niewykorzystanej, to chcę, żeby po prostu telefon pomieścił wszystkie moje wspomnienia w wersji takiej, wiecie, materialnej, czyli formy zdjęć albo coś w tym stylu. No i co? I słuchajcie, jeśli chodzi o My Case Collection, a raczej, no, nie collection, tylko jeden case, z racji, że w tym roku moja kolekcja ogranicza się do jednego case'a i jest to taki morski case, kurde, nie chcę złapać, o, proszę bardzo, taki morski, zielony i jest to case, który kupiłam w iSpocie za 100 zł. Kupiłam go tak naprawdę na szybko, z racji, że ja już swojego case'a zamówiłam, jak dowiedziałam się, że będę zmieniać telefon, to od razu zamówiłam sobie case'a, tylko że ten case idzie mi z Ameryki, a dlatego, że ja za niedługo wyjeżdżam, to po prostu musiałam mieć jakiegoś case'a, bo boję się nosić telefonu tak, wiecie, bez case'a, więc stwierdziłam, że kupuję sobie byle jaki case, a taki był, taki śliczny, a myślę, że bez zbędnego przedłużania czas rozpocząć tytułowy odcinek, czyli What's on my iPhone. A więc co, czas rozpocząć ten odcinek i jeśli chodzi o moją tapetę, to się tak prezentuje, mamy tutaj zachód słońca, jakiś taki nad morzem, ślicznie to wygląda, to jest w ogóle nawet nie moje zdjęcie, tylko ono jest z Pinterest, tak gdzieś sobie znalazłam i było już na wcześniejszym moim telefonie, więc stwierdziłam, a dobra, zostawiam sobie taką samą tapetę. No i co, odblokowujemy telefon i jeśli chodzi o drugą tapetę, o,
tryb niskiego zużycia baterii. Jeśli chodzi o drugą tapetę, tutaj też mamy jakieś morze, ocean, coś w tym stylu. No nie wiem, ja lubię takie tapety, wiecie, takie tropikalne, związane z jakimiś wakacjami, wyjazdami, które mi się właśnie kojarzą z jakimiś ciepłymi krajami. No i co, tak się prezentuje tutaj te wszystkie strony, które mam. Jest tego dość sporo, także wydaje mi się, że czas rozpocząć. Jeśli chodzi o ten dolny pasek, który się po prostu nie zmienia, to są takie jakby najczęściej używane aplikacje, to mam tutaj wiadomości, mam tutaj zegar, gdzie możemy, wiecie, sobie ustawić budziki i to wszystko. Spotify'a, jeżeli jesteście ciekawi, jak się nazywam na swoim Spotify'u, to proszę bardzo, tutaj jest mój profil, oj. Tutaj jest mój profil, nazywam się Wiktoria PPV5. Powiem wam, że w większości słucham jakichś różnych stworzonych przez innych twórców playlist, ale mam też kilka swoich, także zapraszam, możecie sobie tutaj wchodzić, obserwować mnie, słuchać tej samej muzyczki, co ja. Następnie mamy telefon i to tak naprawdę wszystko z tego dolnego paska. No i teraz przechodzimy do aplikacji, które są na tej pierwszej stronie. Mamy tutaj kalendarz, ustawienia, aparat, kalkulator, FaceTime. FaceTime to jest jakby taki Skype na iPhony, coś w tym stylu. App Store, czyli do pobierania aplikacji. Messenger, Messengera mam, słuchajcie, prywatnego, nie podaję go. Wielokrotnie już się mnie pytaliście o to, czy podam wam Messengera albo coś w tym stylu. Możecie do mnie oczywiście pisać na Instagramie, ale Messengera mam prywatnego i tam mam tylko znajomych. Google, zdjęcia, Gmail, drugi mail. Pliki, YouTube Studio, to jest aplikacja bardzo fajna, jeśli chodzi o jakieś takie YouTube'owe statystyki albo coś w tym stylu. Tutaj wszystko jest zawsze pokazane, fajnie to wygląda, można wszystko sobie fajnie obczaić na telefonie, jak na przykład się jest poza domem. Netflix, mój dziennik i mój bank. I jeśli chodzi jeszcze o aparat, to powiem wam, że mogę wam tak na szybko pokazać, jak on wygląda. Patrzcie, on ma nawet, szeroki kąt i to wygląda przebosko, serio. Nawet teraz, jak jest takie słabe światło, to wszystko ładnie wygląda, także z aparatu akurat jestem totalnie zadowolona. Co, przechodzimy do drugiej karty i na drugiej karcie mamy już kilka folderów. Jeśli chodzi o pierwszy folder, mamy tutaj music, ale tutaj tak naprawdę nie jest tylko music, mamy tutaj też różne inne rzeczy. Pierwsza to jest Shazam, czyli taka aplikacja, dzięki której możecie jakby rozpoznać piosenkę, której nie znacie tytułu, na przykład dajcie coś w radiu, nie znacie tytułu, więc po prostu sobie klikacie i on wam pokaże wykonawcę i tytuł. Wiem, że to też jest teraz dostępne teraz w Siri oraz na Snapchacie, ale ja jakoś się przyzwyczaiłam do tej aplikacji, lubię ją i jest naprawdę szybka, szybko znajduje wszystko, także gites. Dalej mamy Apple TV, iTunes Store, muzykę i rave. I powiem wam, że ja kiedyś z muzyki bardzo często korzystałam, a teraz przeniosłam się na Spotify'a i jestem totalnie w nim zakochana i już z niego w ogóle nie korzystam. A jeśli chodzi o rave, to dzięki niemu to jest aplikacja, dzięki której możecie oglądać na przykład filmy ze znajomymi. Ja to bardzo często używam na kwarantannie. Dalej mamy folder Other, a raczej powinno być Others, ale no mniejsza z tym. I co? I mamy tutaj jakieś takie aplikacje, z których rzadziej korzystam. Na przykład kompas, wallet, miarka, speed test do sprawdzania, wiecie, prędkości chyba internetu, coś w tym stylu, ja się na tym nie znam, mam tą aplikację dla taty, jakby coś tam potrzebowało sprawdzić. Dyktafon, notebook, smart life, to dzięki temu na przykład możecie sobie przez telefon wyłączać i włączać lampy, jeżeli macie połączone, zsynchronizowane kontakty. Fonts to są czcionki, lokalizator, zdrowie, mapy, aktywność i MyFitnessPal i to jest do liczenia kalorii. Często też się właśnie pytacie, czy liczę w jakiejś aplikacji kalorii. Powiem wam, że ja bardzo często o tym zapominam. Miałam zajawkę na to, że liczyłam praktycznie cały czas. Teraz już zapominam, ale no w tej liczyłam, także polecam ją wam bardzo. Safari i dalej mamy kolejny folder, czyli Important. I mamy tutaj między innymi jakieś takie aplikacje, z których też rzadziej korzystam, ale są mi potrzebne. I tak mamy Photomath, no wiadomo, na matmę. WhatsApp, Big Day, który to jest aplikacja, która odlicza wam do jakichś takich wielkich dni. Aktualnie tutaj mamy już jakieś stare wydarzenia, przez co te jakby zegary, one się jakoś dziwnie zresetowały. TurboScan, to przydaje się do skanowania dokumentów, jakichś takich ważnych rzeczy, także naprawdę aplikacja, która nieraz mnie już uratowała. Bin, aplikacja, w której widzicie, ile świata, ile procent świata zwiedziliście. Mimo to, że ja podróżuję od dziecka, to jak widać, świata zwiedziłam tylko 15%, także on jest ogromny i to jest niesamowite. No zobaczcie, tutaj
tak malutko, tak malutko. To jest, wydaje się tak dużo, a tak malutko. Google Maps Flow, czyli oczywiście kalendarz miesiączkowy Watch, to jest do mojego zegarka, przypomnienia, dysk i zdjęcia Google. No, czyli po prostu jakby zapis takich waszych zdjęć, żeby wam nie zginęły one potem. Notatki, pogoda, tłumacz, iMovie. Kiedyś każdy film montowałam w iMovie i dlatego dalej mam go na telefonie, ale już w sumie z niego nie korzystam, bo on też strasznie się zawieszał, miał wiele jakichś takich bugów, jakichś problemów. Strasznie mnie denerwował ten program, dlatego jakiś czas temu postanowiłam zmienić go. I teraz już montuję Final Cut Pro. Mogliście też ostatnio zauważyć różnicę w montażu. Dajcie znać, czy coś takiego wam się w ogóle podoba. I co, lecimy do kolejnej karty i tutaj mamy już same foldery. Tutaj się już więcej dzieje, a więc tak, zaczniemy od folderu Games. I tutaj mam różne gry. Tak naprawdę w gry gram tylko jak nie mam internetu, bo jak mam internet, to najczęściej siedzę na Instagramie, jak mi się nudzi. Albo na YouTubie, albo na TikToku, gdziekolwiek. Ale nie w grach, w gry tak naprawdę właśnie gram tylko, żeby zabić czas, gdy nie mam internetu. I tak, mamy tutaj Candy Crush, wydaje mi się, że każdy wie, co to jest. Word Quiz to bardzo dobra sprawa, jeśli chodzi o osoby, które są na rozszerzeniu geograficznym, bo właśnie tutaj możecie sobie sprawdzać swój poziom zaawansowania w różnym rodzaju. Tutaj akurat włączyłam teraz flagi. No, także bardzo serdecznie wam polecam. Dalej Two Dots, czyli łączycie sobie takie kropeczki. Postaw na milion, to takie quizy. Magic Touch, rysujecie wzorki. Nonogram, to taka chińska krzyżówka. Cooking Fever, gotujecie. Farmville, czyli farma po prostu. Zero, nawet nie pamiętam, o co w tym chodziło. Poł, ja cały czas mam Poła. Już tak dawno w niego nie grałam, masakra. O Jezus. O Jezus, trochę zaniedbany, mam w ogóle 7 poziom. Bo ja nie jestem połączona ze swoim starym kontem, które grałam w podstawówce. Dobra, nie wiem, co ja tu robię, okej? Okay? Dalej mamy Dumb Ways to Die, Czułko, Duolingo i Ewa. To są dwa do uczenia języka angielskiego bądź jakichś innych języków. Line Corner, Pokemon Go, Ball, Sword, Puzzle. Nawet nie pamiętam, co to jest. Dobra, gry. Ja nie jestem dobra w grach. One są, tak jak mówiłam, tylko do zabicia czasu. Dalej mamy katalog foto. O wszystkich tych aplikacjach mówiłam wam troszkę więcej w poprzednim odcinku, także jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, co to są za aplikacje, to zapraszam was właśnie do tego filmiku, ale jeszcze szybko wam powiem. Facetune, PixArt, Lomotif, Vasco, FaceUp, KiraKira, Boomerang, InstaDown, InShot, Flipagram, PhotoRetouch, FaceBlur, Mojo, Mojo, Pixaloop, Hashtag, Avatan, Player, Highlight, Cover, Winkle, Fonto, Snapseed i Repost. No, także takie aplikacje. Dalej mamy folder Media. No i tutaj można się domyślić, że to są social media. I tak, i pierwsze to jest oczywiście Instagram. Oczywiście bardzo serdecznie was zapraszam na mojego Instagrama. Przebardzę nazwę gdzieś teraz na ekranie i powiem wam, że ja naprawdę się staram z tym Instagramem, dodaję często tutaj posty, także wbijajcie, jeżeli chcecie też mnie widzieć trochę częściej niż tylko na YouTubie. Facebook, jeśli chodzi o Facebooka, to mam jakby prywatne konto, nie akceptuję tam nikogo, ale słuchajcie, mam grupę, na którą bardzo serdecznie was zapraszam, Podróżnicy Wiki. Jest was już 721 użytkowników, proszę bardzo, nawet ktoś wysłał zaproszenie. O, zaakceptujemy cię, Wiktoria Polak. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Tak to się właśnie prezentuje. No i zapraszam was. TikToka również mam. Tutaj teraz będzie szybka reklama. Proszę bardzo, tak się prezentuje mój TikTok, wiktoria.lacka, tak samo jak na Instagramie. YouTube, na którym teraz jesteście, czyli doskonale wiecie, jak się nazywam. Snapchat, na Snapchacie też mnie możecie dodawać. O, to ja. Co prawda kiedyś was wszystkich akceptowałam, ale wróciłam do Snapchata i snapuję sobie teraz ze znajomymi, żeby wiedzieć, co u nich właśnie podczas tego, że teraz mamy mniejszy kontakt. No i Lacka Wiktoria 5 się nazywam. Możecie dodawać, ale już nie akceptuję do znajomych, już w ogóle wszystkich wywaliłam, mam teraz tylko jakby swoich znajomych, także sorry. Twitter mnie w ogóle nie wciąga, na Twitterze w ogóle nie siedzę, ale jak chcecie, możecie mnie zaobserwować. Może czasem coś zatwituję. Pinterest, za co na Pinterestie siedzę o wiele częściej. Pinterest uwielbiam, kocham, jest cudowny, zapraszam. Jest was już tutaj 1100, może się kiedyś powiększy jeszcze i będzie was może kiedyś 10 tysięcy, zobaczymy. Wbijajcie 10 tysięcy na Pinterestie. Twitcha nie mam, nie robię żadnych streamów, żadnych live'ów, nic w tym stylu. Oglądam tylko ekipę, no
i tyle w sumie. Dalej mamy folder shop, no i tutaj mamy zakupy i między innymi Ubera, Hive, czyli te jakby wiecie, elektryczne hulajnogi, Zalando, Żabka, Rossmann, Booksy, to jest wiecie, do umawiania się na jakieś takie kosmetyczne salony, Pyszne.pl, Multikino, Helios, McDonald's, Bershka, H&M, AliExpress, Vinted. Wiem, też jesteście ciekawi na moje Vinted, no to proszę bardzo, już Wam pokazuję, jak się nazywam. To jest mój profil, Wiki Lacka. Aktualnie mam wystawione 3 pary butów tutaj. Nikt ich nie kupuje, ale w sumie ja też nie czytam od Was. O, tutaj widzę, że jest trochę... Jest kilka wiadomości, później odczytam. Zaful, Sneakers, Les, Shane, Shein, czy jak to tam się czyta. PayPal i Drops. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o shop. I ostatnia strona i ostatnie dwa foldery to IF. No i tu jest wszystko związane z IF-em, jak wiecie, ja jestem ambasadorką. I mam tych aplikacji kilka, m.in. MyIF, czyli IF Connect, IF Ambassador i Words. I ostatni folder to podróże i tutaj mamy tylko jak dojadę i Bilkoma, który służy do pociągów. No. I słuchajcie, to już tyle, jeśli chodzi o What's on my iPhone. Mam wrażenie, że jakoś tyle szybko to zleciało i szybko dość mi poszło. No ale co, jeżeli taki odcinek Wam się podobał i chcecie takich więcej, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Wtedy będziecie ze mną na bieżąco i będziecie mogli mnie oglądać po prostu częściej, widzieć częściej, jeżeli Was w jakiś sposób zainteresowałam. No i co, a my się widzimy już niedługo. Pamiętajcie, że filmiki wychodzą co poniedziałek i co piątek o godzinie 16:00. A więc widzimy się już za niedługo. Do następnego i cześć!